wejście jest tak dobrze zabezpieczone, na pewno znajdziemy tam coś ciekawego. Jak chcesz zdjąć blokadę? Inkluzja Atlana Kerka powinna zadziałać. Pamiętasz jeszcze to zaklęcie? Pamiętam, jak mnie uczyłaś. I pomyśleć, że uważałam cię w tamtych czasach za apodyktyczną, zimną jędzę. No, no, tylko mi się tu nie rozczula. I co? Znalazłyście już coś stosownie obciążającego? Póki co nie możemy otworzyć drzwi. To skomplikowana magiczna blokada. Spróbujmy. Getarligen! Obudziliśmy strażnika. Ja się nie zajmę. Nie wygląda jak laboratorium. Całkiem tu przytulnie. To niczym nie świadczy. Rozejrzyjmy się. To chyba jednak trochę wredne grzebać mu w papierach. Sama chciałaś tu przyjść, moja droga. To chyba portret Ciri. Nie, to nie ja. Nie ma blizny. To na pewno ty. Dobrze uchwycone. Jesteś pewna, że Avalach interesuje się tobą tylko z powodu twoich zdolności? Bardzo śmieszne. Zobacz, Geralt. Nie wiedziałem, że lubi słodycze. Czuję się, jakbym mu wszedł do sypialni. Może to jednak był zły pomysł. Wygląda, jakby ktoś był tu dosłownie chwilę temu. Avalach na pewno jest na statku. A jeśli nie? Daj spokój. Co to za destylat? Pachnie jakby... werbeną. Aha. Co aha? Nic takiego. Czasem naprawdę mnie wkurzasz, wiesz? Ziółka. Nic szczególnie zbrodniczego. Poczekaj, jeszcze nie zbadaliśmy całego laboratorium. Rhiannon, Amavet, Fionn. Yen!
Drzewo genealogiczne Enhen i Her, starszej krwi, od Lary Doren. Aż do mnie. Nigdy nie pokazywałaś mi pełnej wersji. Nie wiedziałam, że Widemont z Edirn też był moim przodkiem. To ten, który miał zwyczaj karać swoje córki rozrażonym pogrzebaczem, czy ten, który kazał oślepić własnego ojca? Ten od córek. Pełnej wersji nawet ja nie znałam. Wygląda na to, że Avalach przebadał wszystkie linie genu Lary, nawet te, które my uznaliśmy za nieaktywne. Tylko badał? Z tego, co pamiętam, nasi czarodzieje i czarodziejki nie ograniczali się do obserwacji poczynań potomków Lary. Nie sądzę, aby udało nam się dowiedzieć, na ile elfy ingerowały w mutację genu. Czy ty miałaś coś wspólnego z tym, o czym mówił Geralt? Ci ludzcy czarodzieje? Oczywiście, że nie. Przejrzyjmy jego notatki. Bogowie! Pracował nad tym prawie 200 lat. To on jako pierwszy badał gen Lary. Falka? Tu są zapiski o Ciri. Ale dopiero później robi się ciekawie. Próbował uzyskać podobną mieszankę genów jak u Ciri, ale z pominięciem ludzkiej linii. Czyli co? Mam się tu rozejrzeć za wielkimi słojami z moim rodzeństwem? Nie bądź głupia. Tak daleko nigdy nie udało mu się zajść. Wszystkie jego eksperymenty były nieudane. Jesteś wyjątkowa. I dlatego mamy teraz na głowie dziki gon. Rozejrzyjmy się. Może znajdziemy jeszcze coś ciekawego. Może to jednak był zły pomysł. Ktoś tu jest, za drzwiami. Elfy znają się na perfumach. Zwykłe lustro. Bardziej bym się spodziewał ukrytego portalu. Przekonamy się, co tak naprawdę planuje Avalach. Jak udało wam się tu wejść? Kim jesteś? Nie twoja sprawa. Wynoście się stąd. Ty jesteś... Pamiętam cię z Tirnalia. Niebywałe. Myślałam, że dla was wszystkie elfy wyglądają tak samo. Jeśli szukasz Avalacha, tu go nie ma. Wiem. I przyszłaś tu mimo co? Chcesz go szpiegować? Nie dość się stara, żeby cię chronić za każdym razem, kiedy zrobisz coś głupiego? A co ty możesz o tym wiedzieć? Całkiem sporo. Dużo o tobie mówi. Na przykład co? Nie rozumiem, jak mógł dopatrzyć się w tobie rysów Lary. To tak jakby próbować pić wodę z brudnej kałuży. Ale domyślam się, że to mu jakoś ułatwia wypełnienie zadania. Jakiego zadania? Myślisz, że zadaje się z tobą dla przyjemności? Nawet mnie na twój widok robi się niedobrze. Niesamowite, że takim jak ty ciągle się wydaje, że jesteście w czymkolwiek lepsi od ludzi. Ona nie jest człowiekiem, tylko zwyrodniałym mieszańcem. To takie upokarzające, że musimy posługiwać się czymś takim. Jeszcze jedno słowo i... I co? Nie zmienisz tego. Niech robi swoje. To Avalach wreszcie będzie mógł się od niej uwolnić.
Skoro aż tak mnie nienawidzi, czemu nie powiedział mi tego w twarz? Ciri, chyba jej nie uwierzyłaś. Przecież to jasne, że jest osobiście zaangażowana w sprawy. No i co z tego? Jeśli tak mną gardzą, to niech dadzą mi spokój. Ciri. No co? Boisz się, że zaraz tu wszystko porozwalam jak w Kermoren? Szkoda, że nie mogę tego zrobić na zawołanie, bo mam wielką ochotę. Chodźmy stąd. Musimy od razu wracać na statek? Chcesz tu coś jeszcze zobaczyć? Nie tutaj, na Hindersfjall. Poznałam w Lofoten takiego chłopaka, Skjala, i chciałabym... O co chodzi? Ciri. On nie żyje. Dziki Gon? Wszyscy? Nikt nie przeżył? Skjal zginął później. Jesteś pewna, że to był on? Poznałaś go? Byłam tam i widziałam jego ciało. Pójdziesz ze mną na jego grób? Chciałabym się chociaż pożegnać. Pójdę z tobą. Dzięki. Możesz nas przeteleportować na Hindersfjall? Mogę. Ruszajmy. Tylko wracajcie szybko, dobrze? Mhm. Do zobaczenia.
Rozejrzyjmy się. To powinien być w miarę świeży grób. Dzięki, że przyszedłeś tu ze mną. Nie znoszę chodzić po cmentarzach. Zwłaszcza sama. Rozejrzyjmy się. Chodź. Lasse syn Njorda. Olaf syn Ove. Inge, córka Trotnira. Cholera, nie ma go tu. Nie ma grobu Skiala. Geralt, nie wyjadę stąd, póki go nie pochowam. Pomyśl, co mogło stać się z ciałem. Nie spalili go. Tak chowa się królów i bohaterów. No i wątpię, żeby zostawili go w ogrodzie. Sukinsyny. Co? Tu pod wsią jest taki rów, gdzie wrzuca się owce padłe na pryszczyce. W nocy kraby objadają je do kości. Co wy tu robicie? To, co wy powinniście byli zrobić dawno temu. Grzebiemy Skiala. Grzebiecie tchórza, wbrew temu, co postanowili starsi. Odejdźcie stąd! To wbrew prawu! Nie podnoś głosu, bo zaraz trzeba będzie kopać drugi grób. Jak możecie go bronić? Miejsce tchórza jest w rowie. Skjal uratował wam życie! To mnie szukał dziki Gon, gdyby Skjal mnie wtedy nie wyprowadził. Z Lofoten nic by nie zostało. Czego miałby chcieć od byle dziewki, która... Nie jestem byle dziewką. A jeśli ktoś choćby tknie ten grób, przekonacie się o tym. Mogiły nikt nie ruszy. Jedyne, co starsi każą surowiej niż ucieczkę z pola bitwy, to niszczenie grobu. To, co mówiłaś, nie wiem, prawda to czy nie. Niech Skiala sądzą bogowie. Dobrze, że tu przyjechaliśmy. Nawet nie wiesz, jak strasznie mnie to gryzło. Przynajmniej nie będą go opluwać po śmierci. Zbierajmy się. Wracajmy na statek. Żeś nie wypadł srocy spod ogona. Dla ciebie to będzie tylko kolejny obity potwór, ale dla nas życie uratowało.
tam się działo na zamku. Sadzki z krwi nie mogą. To spokojna wieś. Po prostu świetnie. Spójrz na to. Chodźmy. I co teraz? Planujesz wyhodować sobie nowe oczy jak Vilgefortz?
kiedy go zabijałem, proces nie był zakończony. I wyglądało to mocno makabrycznie, ale... Jak rozumiem, skojarzenie z tym zwyrodnialcem było czysto przypadkowe? Oczywiście. Słyszałem też o pewnym ślepym krasnoludzkim bogaczu z Mahakamu, który kazał sobie wprawić w oczodoły dwa wielkie rubiny. Dalej nic nie widział, ale ponoć prezentował się bardzo gustownie. Słyszysz to? Mhm. Co ona powiedziała? Wiedźminie? Tylko jak teraz dostaniemy się na górę? Po schodach. Zaraz je naprawię. Gotowe. Chodźmy. Zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, Yennefer i Triss bardzo źle wpływa na Cyrille. Wy chyba naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda. Triss udaje starszą siostrzyczkę Ciri, ale tylko patrzy, jakby ci wskoczyć do łóżka. Ty i Yennefer bawicie się w rodziców. Tak, więc jeśli chciałabyś się wcisnąć na piątego, to ewidentnie nie ma już miejsca.
Spójrz na to. No i co teraz? Wygląda na to, że wszystko będę musiała robić za ciebie. Widzisz tego strażnika, który wygląda, jakby czekał na zapłatę? Nie mam drobnych. Chodzi o krew, okup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Zapraszam. Yennefer musi mieć naprawdę duży wpływ na cesarza, skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo loży. Co o tym myślisz? Co myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego Geralt, zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy? Aż tak ci zależy na grze wstępnej? Powinnaś porozmawiać z Yennefer. Widzę, że ciągle są między wami jakieś nierozwiązane sprawy. Yennefer zawsze chodziła własnymi drogami. To naprawdę wzruszające, że teraz postanowiła zadbać o sprawy loży. Jeśli jej nie ufasz, zawsze możesz odejść po pokonaniu Dzikiego Gonu i poprosić o azyl w Redanii. Albo wsadzić głowę do paszczy Zoigla. Dzięki, ale mam inne plany. Nie uśmiecha ci się współpraca z cesarzem. Wręcz przeciwnie. Dotąd największym błędem loży było stawianie na słabych władców. Imponuje ci, że Emhyr trzyma swoich czarodziejów tak krótko? Yennefer ma rację, trzymając cię z dala od polityki. Nie zorientowałbyś się, skąd wieje wiatr, nawet gdybyś obsikał sobie spodnie. Umowa z Emhyrem to wasza sprawa. Nie mnie powinnaś ciągnąć za język. Czyli nic ci nie powiedziała? A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Trzymaj się z daleka od Ciri. Ona jest dorosła, Geralt. Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. To co? Idziemy? Nie uważasz, że powinieneś się przestać wreszcie wtrącać do życia Ciri? Nie. Przecież wiesz, że nie możesz nas wszystkich odgonić od niej mieczem jak watachy wilków. Mogę i zrobię to, jeśli będzie trzeba. Poczekaj, coś tu jest. Czujesz? Nie, mój medalion... Nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem. Dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa. Patrz! Archan Lumar! No i co? To znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj. Więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła.
Geyret! Wreszcie. Daj mi go i zabierajmy się stąd. Nie tak szybko. Musimy coś ustalić. Niech zgadnę. Musisz lecieć. Zaraz mi powiesz, że z jakiegoś powodu kamień słoneczny jest ci o wiele bardziej potrzebny niż nam. Zamienisz się w sowę i... Ciu! Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Bezpieczeństwo Ciri jest teraz dla mnie najważniejsze. Chciałam porozmawiać z tobą o przyszłości. Mojej przyszłości. Na pewno spodoba ci się w Nilfgaardzie. Polecam górzyste okolice Nazairu. No patrz, a Yennefer mówi, że nie masz poczucia humoru. Ale teraz słuchaj uważnie. Kiedy tylko pokonamy Gon i Ciri będzie bezpieczna, oszołamiająca kariera Yennefer na cesarskim dworze się skończy. Z mojej perspektywy świetnie się składa, bo nie interesuje mnie odrodzenie loży, jeśli nie będę miała decydującego głosu. I mówisz mi to wszystko, bo... Jak cię znam, to kiedy pokonamy Dziki Gon, wymkniesz się z Ciri tylnymi drzwiami, żeby przepaść gdzieś w głuszy, prawda? Bardzo to romantyczne, ale może zamiast niszczyć dziewczynie życie, lepiej weź ze sobą Yennefer i zniknij. Chcesz zająć miejsce Yennefer przy Emhyrze. I przy Ciri. Chyba rozumiesz, że to się stanie tak czy inaczej. I naprawdę wolałabym, żeby Yennefer była już wtedy daleko. Trzymanie jej w cesarskich lochach byłoby kosztowne i sprawiałoby złe wrażenie. Masz dla mnie jeszcze jakieś wskazówki? Czy możemy już wracać? Możesz już iść. Wiem, że masz jeszcze coś do załatwienia. Z powrotem.